Previously on The Witcher Wild Hunt. Z mieczem czy bez miecza, Wiedźmin równo okalecza. Dobra, miksturę mam zrobioną. To tylko tam w alchemii sobie wytworzyliśmy przedmiot. I teraz muszę podsłuchać tych żołnierzy. Posłuchajmy. Ten starszy szeregowy Wacław to skąd się urwał? Ochotnik. Mówią, że przekupił komisję lekarską, żeby pozwolili mu się zaciągnąć. Wariat czy jak? No właśnie, wariat. Dlatego nie przeszedł badań. Zapłacić, żeby pójść do wojska. A myślałem, że nic... Ten Wacław? Ani słowa o kucharzu. Kurde. Serio? To gdzieś pójdziemy na tyły może? Dalej, gadajcie coś. Posłuchajmy. A ten Horst Borsody to ma jakąś córkę? Czemu córkę? No pomyśl, wrzenić się w taką familię. Żyłbyś jak pączek w maśle. Już ty się lepiej rodziną Borsodich nie interesuj. Albo co? Bo same kłopoty z tego będą. Nic ciekawego. Kurde, nic? Jeszcze dalej. Czy ty w mordę? Gdzie jest kucharz? Posłuchajmy. Dzisiaj na kolację to chyba rybna będzie. O, skąd wiesz? Bo jak rano szedłem przez bramę zachodnią, to widziałem Martena na pomoście z wędką. Taki kucharz to skarb. Zamiast narzekać na aprowizację, samemu dobra sposobie. Już wiadomo, gdzieś tam na pomoście. Jeszcze wszystkiego czosnkiem nie doprawiał. Pomost niedaleko bramy zachodniej. To powinno wystarczyć. Okej. Okay. Lecimy do kucharza. Ale to będą przygotowania. Jak do bitwy w Garmoren. Okej, okay, tu jest nasz kucharz. To musi być ten kucharz. Witam. Ale ma czapę. Jak tam? Biorą? A jakże? Biorą. Co mają nie brać? Co? Mam tu taki specyfik. Zapłacę, żebyś dolał go chłopcom z garnizonu do zupy. Jak dam ci znak, to nic groźnego. Pomyślą potem najwyżej, że ryby były drugiej świeżości. Zgodzi się? To będzie kosztować, kolego. Słono. Jo! 500? Sugestia 2. Dobra, masz 500. Dobra. Masz. Przedam ten obraz. Czekaj na sygnał. I nikomu ani mrumru. Rozumiemy się? Bo ja nie idę w akcji nigdy. Ja idę w woja. I co teraz? Namów Kasimira do udziału w skoku? Mhm. I Squinto. Ej, dobra, jesteśmy już u tego Kasimira. Co tu się dzieje? Mistrzu Kazimirze! Odłóżcie te pochodnie na bogów! A tak. Ej, tam do góry jest! Kurwa! Takiego! Nie będziecie mi mówić, co mam robić! Nie szuja! Grubo. Co tu się dzieje? No jak to? Nie widzicie? Mistrz Kasimir wlazł na dach i mówi, że się wysadzi w powietrze! Perły jej kupowałem! Atłasy! Jedwabie! I co z tego mam, kurwa! Rogi do łba przyprawione! Co to za rzeźnik? Oho, problemy rodzinne. Ano, a taka ładna była ta jego Eufemia. No, taka ładna. Niby obrazek. I piątkę dzieci. Ej, ci se... Niskawe się za łeb, były, prawda, ale jakie wychowane. Zawsze się ukłoniły, o zdrowie spytały. A wykupiłem sobie akcję, ciekawe czy coś chłopaki będę potrzebował. Aż któregoś razu Eufemia się spakowała, maluchy na wóz wzięła. Panie, i tyle ją widzieli. No i od tego czasu mistrzowi Kazimirowi całkiem no, widzę, widzę. Poplątało. Popamiętacie mnie! Z szukiem pójdę! Jak pierdolnie, to w Nowigrodzie będzie... Nie, nie zabijaj się jeszcze. Robota jest.
Porozmawiam z nim. A jak się zeźli? Chciała łóżko z baldachimem? Dostała! Chciała srebrną zastawę? Dostała! To czego? On ma wszędzie bomby, trzy beczki. Kurwa! Bardziej już chyba nie może. Najsłodsza Melitele, święta matko, miej nas w opiece. Ej, on się wysadzi? Coś ty za jeden! Też pewnie przyszedłeś moją Eufemię chędożyć. Nie, nie, spokojnie, spokojnie. Wyjechała! Nie mam inne panny do tego. Pocztmistrz też mówił, że nie! Wypierał się! Na wszystkich bogów zaklinał! A ja głupi! A ja to jakiś głupek. Uwierzyłem! 3 lata się pod moim nosem chędożyli, a potem zwiali! Prawdę mówił mój dziadek! Cały świat wybiera na krasnoludzkie kobiety! Nie, dobra. Właśnie, mam to Axi. Złaź na dół może. Złaź z dachu. Natychmiast. Co? Już schodzę. O, to się przydało jednak chyba. Mogę na tego kucharza też użyć. Ale ja nigdy tego nie używałem. No i co? To... czego chcesz? Żebyś otworzył pewne drzwi. Tak, żeby nie dało się ich znów zamknąć. Rozumiem. A co jest pod... Dobry, masz teksty, przydasz się. Nagroda. Do podziału. Dla każdego aż nadto. Przyszedłbyś tydzień temu, to posłałbym cię w diabły, ale teraz... No. Teraz nie mam nic do stracenia. No, to akurat cię złożyło. W sumie, bo tam jest jeszcze druga alternatywa, ale ten mi się podoba. Idź do chaty zielarza pod Oxenfurtem. Poproś o wyciąg z kwawnika. Wtedy wszystkiego się dowiesz. Jasne? Jak słońce. Do zobaczenia. Dobra, to mamy tego z głowy. Fajnie. Zobaczmy. No, chyba się udało. Nie muszę iść do tego drugiego. Nie, nie, nie. Idź do kryjówki Hugo i namów Evelyn. Ej, to ja chcę tą. Dobra. To idziemy. Do tej panny. I tutaj jest ta kobitka. Jak tylko mamy kłopoty, zwalasz odpowiedzialność na mnie. Jak w Mariborze. Elfka. Pamiętasz Maribor? Kochanie, proszę, nie zmieniaj tematu. A ja mógłbym? Zależy. Coś ty za jeden. Geralt z Rivii. Wiedźmin. A ty jesteś Evelyn Łysiczka, Dale, zwana Łysiczka i ten krasnolud. Przez przyjaciół. Spokojnie, Merin, nie nadymaj się. Może taki duet? No dobra, a ty mów, czego chcesz? Może sobie pohędoży ten? Wolałbym porozmawiać w cztery oczy. Evelyn nie ma przede mną nic do ukrycia, a... A ty miałeś pomóc przy rozstawianiu ław. Pilnie. Ale... No, idź pan. Nie przeszkadzaj, damie. No. No dobrze, może to się zgodzi. Raz. Czego chcesz? Zaproponować ci współpracę? Doprawdy? Jakiego rodzaju? Anonimowy występ. Bez publiczności. W pewnym domu aukcyjnym. A jeśli chodzi o wynagrodzenie, ile tylko możesz unieść? Na szpicla mi nie wyglądasz. Myślę, że się dogadamy, ale widzisz, mam problem. Jaki? To jest dobre. No, słucham. O co chodzi? Widzisz, mieliśmy dać tu występ. Sprzedaliśmy już bilety. A tymczasem nasz kolega z trupy, Van Sokole Oko, stracił wzrok. Pił alkohol z lewego źródła. Smutna historia, ale nie w tym rzecz. To w czym? Widzowie czekają, więc albo ktoś go zastąpi, albo trzeba będzie zwracać pieniądze. Tyle, że już je wydaliśmy. Co ja nie mam kasy. O, już widzę, dokąd to zmierza. No to przejdę od razu do rzeczy. Weź udział w naszym występie, to pomogę ci. A co miałbym robić? Skakać przez płonącą obręcz? Ej, to będą jaja jakieś. Strzelać do celu. Strzelać do celu. Dawaj to. No, skuszy strzelanie. Bo można iść do tego pierwszego? Nie. Wchodzę w to. Świetnie. To tam jest dwóch zaczynamy? Gości innych, nie? Ludzie ja poszedłem do laski. No. Jak to? Jak zwykle. Już?
Tak bez prób. Co tu ćwiczyć? Masz tylko strzelać do celu. Dobra, dobra. Dobra. Zobaczmy. Raz kozie śmierć. Możemy zaczynać. O, to mi się podoba. Człowiek, który nie boi się ryzyka. Idziemy. No fajnie. Jak gracie, to dajcie znać, jaką mieliście kombinację, bo to mi się wydaje, że można przed wami Geralt mieć kilka wariantów. Zwycięzca turniejów strzeleckich w Angren, Dolblatana i Bindudze. Jak? Wow! Wow! Co? Kiedy ja... Ciii, Geralt! Łap za kuszę i do dzieła! Tam jakaś burza. Ja wygrałem wszystkie zawody? Na co czekasz? Strzelaj! Yeah! To jest trudne. Bo jeszcze można iść do kryjówki Hugo. Jest! Udało mi się. A jeszcze tu. Ten się rusza. Dobra. No już. No. To było trudne. Mogę mu szczelić w łeb. Ale tu jest opcja, mi się wydaje. Z Rivi kończymy nasz występ. Dziękujemy. Mi się naprawdę wydaje, że jest kilka ścieżek. Ale jeszcze nie mam pojęcia o tym. Strzelił w elfa, ale by było śmiesznie. Wiesz, nie wierzyłem, że wyjdę z tego w jednym kawałku. Dobra robota, Geralt. Sprawdzę to kiedyś, jakbym mu walnął w łeb. No, jeden występ mamy już za sobą. A co z następnym? Mamy kryjówkę w domu zielarza. Tu niedaleko, pod obcym. Idziemy z elfką i krasnoludem. Tamtych zostawimy. To cię wpuści. A może mnie tam po prostu zaprowadzisz? Czemu nie? Czemu nie? Chodźmy tam razem. Najlepsza opcja. Ej, to jest idealne. Chciałem to zrobić w sumie. Już jesteśmy tam? Zaraz się wczyta. O, i super. Dobra, dobra. No pewnie. To nie są żarty. Więc jeśli ktoś z was się waha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nie, nie, jest git. To dom aukcyjny Borsodich. Konkretnie skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz nam linę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż 5 minut. To wystarczy? Aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży. Stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do skarbca. Kazimir wysadza drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy. I ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Fajne, podoba mi się to, że jest pełno ścieżek. Tak na zdrowy chłopski rozum. Skoro do skarbca prowadzi sekretne przejście, którym mamy uciec, to czemu tamtędy nie wejdziemy? Dobre pytanie. No właśnie, czemu? Każdy korytarz ma dwa końce, prawda? Jak sznurek. Znam położenie tylko jednego z nich. Jest w skarbcu. A drugi prowadzi gdzieś pod miasto, ale nie wiem dokładnie gdzie. Wybornie. No, ale gdybyś jednak... Gdybym to ustalił, nie potrzebowałbym pomocy żadnego z was. Więc wierzcie, próbowałem wiele razy. Ciekawe, czy to wyjdzie. Powinniśmy spodziewać się jakichś dodatkowych zabezpieczeń? Czy może pułapek? Nic szczególnie groźnego. Tu, na parterze, jest sznur do dzwonu z wieży. Jeśli zabije na alarm, będziemy mieli kłopoty. To co zrobić, żeby nie zadzwonił? Nie ciągnąć za sznur. Tak jak dom aukcyjny będzie pusty. Nie spodziewam się kłopotów. A sam skarbiec jest jakoś zabezpieczony? Nawet jeśli. To mieszanka saletry, kordytu i piorunianu rtęci załatwi sprawę. Piorunian rtęci mi się podoba. Oto?
Wszystko pięknie, ale co jeśli coś pójdzie nie tak? Każdy jest zdany na siebie. Tak po prostu? W tym fachu nie ma miejsca na przyjaźń. A ja bym z tobą nawet się zaprzyjaźnił. Bierzemy się. Dobra. Bierzmy się do roboty. Chcę to mieć za sobą. Spotkajmy się w bramie koło wieży. Równo o północy. I upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie. A co z maskami? Mam charakterystyczną gębę, więc... Zajmę się tym. Będą maski? I jeszcze jedno. Jeśli ktoś z was doniesie strażom, wygada się przy piwie, zabije własnoręcznie. Oko? Idziemy teraz? Idziemy od razu. Ja nie mam innych spraw. To chodźmy wszyscy razem. Teraz. Ktoś ma coś przeciwko? Potrzebuje więcej czasu? To chodźmy. Nie, aby muszę ten obraz sprzedać, ale to tam. Lecimy główną linią cały czas. Nie ma co się opieprzać, nie? No dobra. Jest ekipa remontowa. Możemy zaczynać. Świetnie, tylko jeden patrol. Twoja mikstura musiała zadziałać. Evelyn, gotowa? Żartujesz? Pewnie, że tak. Ale mam nowy strój. Kina cichacza. Fajny nawet. 3, 2, 1. Co mam robić? Tak szczerze to nie wiem. Chyba, że to samo się rozwiąże. Czysto. Jedziesz. Ej, to może wyglądać u każdego inaczej. Na pewno. Cholerne ptaszyska. Znów wszystko obsrały. Co? Już ja wam pokażę. Ale zajebiste. Mamy minutę. Ruchy. Zajebiste. Myślałem, że coś będę robił, ale... Już lepiej było się wysadzić. Naj. Nie! Kurde, ciekawe, czy zależy to... Czy powodzenie zależy od tych członków? Może jest tylko jedna droga dobra? Ciekawe, kurde. Dajcie znać. Noż kurwa, w środku miało nikogo nie być! Widać, cicho, cicho, jest dobrze. Informator się pomylił. Tyle masz do powiedzenia? Mało brakowało, a skręciłabym kark. Wiedziałaś, na co się piszesz. To nie czas na dyskusję. Dobra. Racja. Teraz już nie możemy się wycofać. Co by się nie działo, trzeba przejść dalej. Święte słowa. Skoro był jeden strażnik, może być ich tu więcej. Lepiej już teraz wyciągnij miecz. Nie. Nie mam. Że co? Nie będę zabijał. Powiedziałem z góry. Chyba, że ciebie. Trudno. Zakładajcie maski i idziemy. No, wziąłem jednak. Hej, co mam za maskę? Radowida?
Podobny. Przedostań się do skarbca. No dobra, to lecimy. Co tu jeszcze jest? Chyba nic, chociaż jest tu coś. Pożółkłe listy, przewiązane sznurkiem. List miłosny? Ja to później odczytam, chociaż? Nie, nie wytrzymam. Fabularne. Nie wiem, który to jest. Może tu? Tak, list miłosny. To była. Chyba nie jest związane. A jest, zadanie. Dziedzictwo. A to innym razem. Ale spoko.